Witam w kolejnym odcinku Poznaj Piłkarza. Dziś miał być z nami Michał Ozga, ale jest na zgrupowaniu reprezentacji U20, także życzymy powodzenia. I w zastępstwie razem z nami Konrad Matuszewski. Cześć Konrad. Witam. Na początek poprosimy, żebyś powiedział nam parę słów o sobie. Skąd przyjechałeś do Suwałk? Jak wyglądała do tej pory twoja kariera? No to jestem z województwa świętokrzyskiego, pochodzę z okolic Włoszczowy, a jestem tutaj na wypożyczeniu z Legii Warszawa, do której trafiłem po szkole podstawowej z Hetmana Włoszczowa. Jeszcze na początku występowałem w Deko Włoszczowa w szkółce, stamtąd do Hetmana. No i dzięki występom w kadrze województwa trafiłem do Legii. A w końcu do Suwałk. Dokładnie. Okej, przechodzimy do pytań, które zadawaliście wy na Facebooku. Pierwsze z nich brzmi: co w Suwałkach podoba ci się najbardziej, a co najmniej? Co najmniej nie mam za bardzo takiego czegoś, co mi się tu nie podobało. Najbardziej może taka cisza, spokój w mieście, która pozwala skupić się tylko na piłce, na tym, co najważniejsze. Mhm. Jaki jest dla ciebie priorytetowy cel na najbliższe lata? Chciałbym zadebiutować w Ekstraklasie i to na pewno jest jakiś tam mój cel na najbliższe lata. Mhm. Kolejne pytanie, jakie dostaliśmy. W czym piłkarsko uważasz, że jesteś dobry, a co chciałbyś poprawić? Co chciałbym poprawić? Może taką grę w defensywie, komunikację z zawodnikami, taką współpracę. Dobrze, w czym jestem piłkarsko? No, na pewno lubię się też podłączać do przodu. Myślę, że to też moja jakaś mocna cecha. Mhm. A gdybyś nie grał w piłkę nożną, to co byś robił? Oj, to ciężkie pytanie. Naprawdę nie wiem, na razie nie mam pojęcia. Myślę, że też byłoby coś związanego z jakimś sportem. A to jaki sport poza piłką nożną tak lubisz uprawiać, oglądać? To tenis ziemny na przykład bardzo lubię oglądać, ale też może być może byłoby to związane z piłką nożną. Jakiś fizjoterapeuta, no nie wiem. Czyli jednak dalej w tych rejonach. Tak. Kolejne pytanie. Piłkarz, z którym chciałbyś zagrać w jednej drużynie? Cristiano Ronaldo. A czemu? Akurat on? Był to mój taki idol z dzieciństwa. Jeszcze teraz gra na pozycji napastnika. Myślę, że mógłby nam sporo dać w tej drużynie naszej. Mhm. Kolejne pytanie, oczywiście no, związane z piłką nożną. Jak często oglądasz mecze, spotkania? Czy może po treningach skupiasz się na czymś innym i tak się odłączasz od tej piłki? Nie, raczej jestem dużym, wielkim nawet fanem futbolu. Oglądam dużo spotkań Ekstraklasy i jeszcze angielskiej Premier League. To jest taka moja ulubiona liga. I poza trenowaniem i graniem jednak bardzo lubię oglądać spotkania. Czyli ta piłka nożna tak towarzyszy 24 na dobę, można powiedzieć. No, można tak powiedzieć. Okej. Kolejne pytanie. Ciekawe. Który zespół zdobędzie w tym sezonie Puchar Polski? No, mam nadzieję, że Wigry Suwałki. A z kim w takim razie w finale chciałbyś zagrać? W Warszawie. To nie wiem, z Legią Warszawa. No, teraz dostaliśmy Legię 2, to może w finale dostaniemy pierwszą drużynę. Tak. Życzymy sobie i Legii tego. Kolejne pytanie. Ulubione zajęcie niezwiązane z piłką. To już trochę było, ale może powiesz nam coś więcej. No, niezwiązane z piłką. Na pewno lubię oglądać jakieś filmy, seriale, grać w gry komputerowe, FIFA. Często mi towarzyszy, więc to takie zajęcia niezwiązane z piłką. No właśnie, bo mamy też pytanie o filmy, które ostatnio widziałeś. To co takiego widziałeś, co ci się spodobało, co polecisz kibicom Wigier? No wczoraj byliśmy razem z dużym na filmie Diego. Film dokumentalny o Diego Maradonie, na pewno bardzo ciekawy, szczególnie, że ja nie wiedziałem zbyt dużo o tym piłkarzu. Znaczy, na pewno znałem, ale nie wiedziałem takich jego spraw życiowych, że tak powiem. Więc bardzo ciekawy dla fanów futbolu film. A wcześniej jeszcze byłem w kinie na pewnego razu w Hollywood, także ten film każdemu polecam. Tak, Tarantino w formie. Ostatnie pytanie na koniec. W ile minut ułożysz kostkę Rubika? No i ciężko powiedzieć. Nie potrafię jakiejś dokładnej ilości czasu powiedzieć. No myślę, żeby mi to bardzo długo zajęło. No, myślę, że mi również. Także to wszystkie pytania, które mieliśmy dzisiaj.
Teraz czas, żebyś wytypował osobę, która usiądzie na twoim miejscu w następnym odcinku. No to ja typuję Cezarego Sałczka. Cezary Sałczek, pytania zadajecie pod tym postem na Facebooku przez najbliższy tydzień, a później my przed kamerą zapytamy Czarka. Widzimy się w sobotę o 18 na stadionie w Suwałkach na meczu z Puszczą. Dziękujemy.